Gość poranka dwójki a ze mną w dwójkowym studiu poniekąd sprawca całego zamieszania z dzisiejszą zagadką, Adam Robiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor książek Hajstry. krajobraz bocznych dróg, Kichery, podróż przez Bieszczady i najnowszej Puszcza Domowa, co kryje Campinos. Zdradźmy może skąd postać Lechosława Herca w zagadce związana bezpośrednio z pańską książką? Lechosław Herc jest dla mnie, tak jak myślę, że dla większości warszawiaków czy, czy mieszkańców Mazowsza, osobą, za sprawą której trafiamy w takie miejsce jak, jak Puszcza Kampinoska, jego krajoznawcza praca na przestrzeni pół wieku albo i dłużej pozwoliła mieszkańcom województwa mazowieckiego czerpać z, z, z dobrodziejstw krajobrazu przyrodniczego okolic dużych miast. Lochocow herz zrobił z Puszczy produkt turystyczny, a ja miałem przyjemność... Wielokrotnie wybierać się z nim do lasu i, i, i wypytywać go, ciągnąć za język, chodzić jego śladami. Więc no, ja nie potrafię myśleć o Puszczy, nie myśląc Lochosławem Herce. On zresztą jest również jego opowieści dużą częścią, znaczy w dużej liczbie w naszym archiwum radiowym, być może kiedyś się je jeszcze przywołamy. Pan dał ten pierwszy tytuł swojej książce Puszcza Domowa, to jest Campinos, jest pana Puszczą Domową? Tak, ja urodziłem się w Warszawie, spędziłem tu całe swoje życie. Najpierw na Marmoncie, potem przez chwilę na Saskiej Kępie, wreszcie na Ursynowie. I ten Campinos zawsze był dla mnie oczywistością. Z Marmont to rzeczywiście blisko. Tak, ten Campinos był zawsze dla mnie czymś oczywistym, czymś co jest, czymś do czego zawsze można się zwrócić. I może, i może właśnie to sprawiało, że przez długi, długi czas go nie doceniałem. Traktowałem go jak taki byle jaki las. No to sosnowy las, to w Warszawie to w ogóle, czy w ogóle w Polsce mamy takie wrażenie, że jak już widzimy duże skupisko sosem, to a to tak jak wszędzie. Jak coś jest blisko, coś jest pod ręką, coś jest za darmo, to, to często to deprecjonujemy. Yy, z większym uznaniem myślimy o przestrzeniach odległych, które wymagają od nas jakiegoś poświęcenia. Ja prowokacyjnie planowałem zatytułować tę, tę książkę byle jaki las, ale... Yy, każdy, z kim dzieliłem się tym pomysłem, patrzył na mnie trochę podejrzliwie i mówił: Wiesz, to może nie jest najlepszy pomysł, więc. Za ostro. Z czasem, z czasem się od, od, odzwyczaiłem od tego tytułu i poszedłem w inną stronę, ale chciałem dać trochę psztyczka w nos Warszawiakom, którzy, tak jak ja, trochę, trochę nie aż nie, niewystarczającym szacunkiem darzą tę przestrzeń. To jest książka pomyślana w sposób bardzo interesujący dla czytelnika. To znaczy, to nie jest taka wyprawa od jednej bramy, od jednych wrót do, do drugich, albo na przykład z, nie wiem, z północy na południe i potem ze wschodu na zachód padrabno z opowiedzianymi najważniejszymi miejscami. To jest książka pomyślana literacko, podzielona na kilka rozdziałów, z których każdy jest właściwie osobną opowieścią. Zaczyna się od archeologii, wręcz od prehistorycznej. Historii. To jest spacer w towarzystwie Archeologa Michała Paczkowskiego, dla którego Kampinos rzeczywiście jest tą puszczą domową. E, tak, Michał Paczkowski w Puszczy się, w Puszczy się wychował. Dziś pracuje w Państwowym Muzeum Archeologicznym i Puszczę Bada Naukowo, więc e, można powiedzieć, że, że znają od, 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 od kilku, kilku stron. E, ja Chciałem, żeby ta książka była również dla mnie wyzwaniem. Kiedy już sobie uświadomiłem, że no nie da się uciec od, od etykiety bycia pisarzem to niesie za sobą jakiś, powiedzmy, ciężar dla osoby, która nosi, nosi to miano to, to, to pomyślałem, że, że obok tematu książki tak samo ważne jest dla mnie to, jak. Ta książka będzie skonstruowana. To są dwa równoległe procesy, które, które przebiegają w mojej głowie, kiedy pracuję nad książką. I. I tak naprawdę szukanie tej formy jest tak samo ważne, jak, jak badanie merytoryczne danego tematu. Dlatego, dlatego w tej książce każdy rozdział jest tak naprawdę zupełnie inną formą literacką. Tak jak mówię, ta pierwsza to jest taki swoisty spacer. On zresztą taki jest pomyślany, odmierzany krokami i latami. Też to jest bardzo ciekawy zabieg. Druga część dotycząca tej historii najnowszej z czasów II wojny światowej, kiedy no wszyscy wiemy, że w Campinosie coś się działo. Pan wybiera jeden określony epizod atak na tartak gdzie był skład amunicji. I, I właściwie piszę to jak taką pełnokrwiste, pełnokrwiste opowiadanie. E, tak. No, ja nie ukrywam, że, że by, by, za każdym razem, kiedy, kiedy coś staram się stworzyć, to chcę, żeby to było też twórcze z mojego punktu widzenia. E, nie chcę klepać cały czas tej samej formuły literackiej, w której jakoś tam się już sprawdziłem. E, i w tej książce pozwoliłem sobie chyba rzeczywiście na dużo. Każdy rozdział jest, jest zupełnie innym opowieścią, ale to wynika też z tego, że mam wrażenie, że ta książka ma wielu współautorów, bo ja starałem się dawać głos wielu różnym osobom. Chciałem, żeby chciałem, żeby moje spojrzenie na Puszczę było tylko jednym z wielu. Bo, bo tak naprawdę ta Puszcza jest, jest naszym wspólną, w cudzysłowie, własnością i i, i, I każde spojrzenie jest dobre, i to spojrzenie zależy od tego, kto, kto się nim dzieli. Więc, tak naprawdę, z tym, jak ja widzę puszczę, yy, dzielę się dopiero w ostatnim rozdziale, yy, który jest taką osobistą historią mojej relacji z Lechosławem Hercem i tego, jak, jak on mi tę puszczę, jak Gandalf Tolkienowski yy, odsłaniał, wysyłając na kolejne przygody. Yy, natomiast wcześniej, ponieważ te głosy są różnorodne, więc też forma, którymi, za pomocą której je prezentuję, jest, jest różna. Tuż przed rozpoczęciem naszej antenowej rozmowy wspomniał Pan, że rozdział ławy jest szczególnie dla Pana ważny. Bardzo mocny właśnie pod tym kątem też faktograficznym, dokumentacyjnym. Ławy jako nieistniejąca już wieś w Puszczy Kampinoskiej, bo, bo wiele, puszcz, wiele wsi w Puszczy znikało ze sprawą wykupów. Park Narodowy dawał mieszkańcom pieniądze i oni dobrowolnie z Puszczy się wynosili, dzięki czemu ochrona przyrody stawała się coraz mocniejsza. Ławy mają to szczęście, że mają swojego kronikarza, którym jest warszawski przewodnik, przewodnik Kampinowski Przemysław Mikusek. On się w ławach wychował, spędził tam parę lat swojego życia, a potem w dorosłym życiu regularnie do nich wracał. On zna każdy kamień w tej wsi. On wie, gdzie stał dom. On wie, na którym drzewie było gniazdo bocianów, a która jabłoń rodziła najsmaczniejsze owoce. Udało mi się namówić go na wycieczkę. Chodziłem z nim po, po wsi, której już nie ma. Robiliście zdjęcia? Robiliśmy zdjęcia, ale, ale te zdjęcia jakby nie były clue tej wycieczki, choć on pokazywał mi zdjęcia wsi z, z czasów, kiedy jeszcze istniała i mogliśmy sobie tak zestawić, zestawić obraz dawny z obrazem dzisiejszym. To przypominało wywoływanie duchów. I ja y, starałem się spisać tę wycieczkę w taki sposób, żeby czytelniczki i czytelnicy mogli samemu odbyć wycieczkę po wsi, której już nie ma, żeby mogli zobaczyć te ławy, żeby mogli zobaczyć te budynki, y, poczuć życie tej wsi, spojrzeć na nią jak na. Jak na taką wyspę, która jest odcięta od wielkiej historii. Chyba, że ta wielka historia do wsi przychodzi. Bo, bo kiedy, kiedy niemieckie czołgi wjechały do ław, to ławy poczuły się nagle jak, jak pępek świata. Więc więc ja byłem bardzo szczęśliwy, że, że Przemek tą historią się ze mną podzielił, chociaż uważam, że sam kiedyś powinien napisać książkę o ławach, taką prawdziwą monografię wsi i za każdym razem mu to powtarzam. I, I dlatego kiedy, kiedy już, już ułożyłem sobie moją książkę w głowie, to tak sobie powiedziałem, że cieszę się, że ta książka powstała przede wszystkim dlatego, że... Że mogłem te ławy spisać, uwiecznić i, i zachować dla potomnych? W ogóle mam wrażenie, że to jest też um, ogromna wartość tej książki, że wywołuje Pan życie puszczańskie. To jest coś, z czym my puszczy czy lasu w ogóle nie kojarzymy, że tam żyli ludzie, żyją ludzie. Ten pierwszy rozdział, wracam do niego, wywołuje duchy średniowiecznego życia puszczańskiego i później właśnie to, tego partyzanckiego ukrywania się, czy właśnie takiego normalnego wiejskiego, Bytowania w otoczeniu bardzo miejscami nieprze, nieprzeniknionych, nie, nie, nie do przebrnięcia lasów. Bo nam się rzeczownik puszcza bardzo często kojarzy z, z Puszczą Białowieską, z tymi majestatycznymi dębami, z dziczą, knieją, niedostępną, taką, takim lasem o cechach lasu naturalnego. Opowieść o Puszczy Kampinowskiej jest zupełnie inną historią. To jest, to jest las od zawsze kształtowany przez człowieka. To jest las eksploatowany, wycinany i w ostatnim wieku sadzony, bo, bo w tej chwili Puszcza Kampinoska jest, jest obiektem takiego wspaniałego naukowego eksperymentu polegającego na udziczaniu przestrzeni, na przywracaniu jej. Naturalnego kształtu, na zastanawianiu się, co to znaczy naturalny kształt, jaki las powinien tu rosnąć. Leśnicy się nad tym głowią, pracownicy naukowi Parku Narodowego się nad tym głowią, starają się przywracać gatunki, zastanawiają się, czy mają prawo eliminować gatunki, których tu nie powinno być, co to znaczy, że dany gatunek tu. Może być, a może nie być. Komu o tym decydować? To są wszystko fascynujące dyskusje. I, i, i ja, jako, jako powiedzmy pisarz czy reporter. Z, z, z ogromną przyjemnością się, się im przysłuchiwałem podczas pracy nad tą książką. To jest też ciekawe, że Puszcza Białowieska jako Park Narodowy też zaczyna się od naukowców i um, naukowczyni jest dedykowana, czy jej pamięci jest dedykowana ta książka pamięci Jadwigi Kobędziny. Małżeństwu Kobędzów jest poświęcony rozdział Gnidosz Królewski. To bardzo interesujący rozdział. Właśnie też trochę przywracania pamięci. No, puszla Kampinoska y, pamięta o wielu facetach. Y, natomiast y, kobiet w niej, patronek w niej bardzo mało. Y, mnie to zawsze strasznie irytowało, ale kiedy zacząłem drążyć temat małżeństwa kobędzów, którzy, którym de facto zawdzięczamy, który, wizjonerskiej wizji małżeństwa kobędzów zawdzięczamy to, że dziś, dziś yy, mamy w Puszczy Park Narodowy, że ta Puszcza istnieje, bo przypuszczam, że gdyby parku nie było, to i Puszczy by dzisiaj nie było. Yy, ja dla mnie takim podstawowym pytaniem było to, jak oni łączyli życie prywatne z zawodowym, bo to jest Piękna historia. Para naukowców, tak. historia małżeństwo. Historia miłosna tak naprawdę też i, i Co historia było pierwsze? naukowa. Co było pierwsze? Miłość do puszczy, czy, czy miłość do, do, do siebie wzajemnie? Natomiast kiedy, kiedy drążyłem tę historię, y, coraz intensywniej rozumiałem, że Kobędzina chyba tak sobie to zaplanowała, żeby ta pamięć o nich dotyczyła głównie, głównie jej męża. Y, bo ona żyła od niego, od niego o wiele dłużej. On zmarł jeszcze przed powołaniem Parku Narodowego. Natomiast i te, i te świadectwa, o których ona de facto decydowała, dotyczą głównie właśnie Romana, więc. Na ja, przekór. Na przekór. Ja postanowiłem jednak, jednak żeby i ona miała jakiś, jakiś swój udział w mojej książce. I, i, i dlatego ta dedykacja pamięci Jadwigi Kobędziny. I też y, myślę, że w tym rozdziale Państwo znajdą odpowiedź na pytanie, dlaczego to nie jest tylko parytet, ani nie tylko y, formuła grzecznościowa, a kilka egzemplarzy książki Adama Robińskiego Puszcza domowa, co kryje kampinos mamy teraz dla Państwa. Proszę telefonować 22 645 22 22 pod tym numerem. Czekają na Państwa podpisane przez autora egzemplarze y, książki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Moim państwa gościem był Adam Robiński. Gość poranka dynki.